zaczyna się już sezon aktywności kleszczy. Więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, ponieważ inne aktywności mamy ograniczone, czyli większe możliwości eksponowania się. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy większą liczbę zakażonych kleszczy, co jest związane ze zmianami klimatycznymi. Jest to zjawisko, które obserwowane jest w całej Europie. Poświęcono temu wiele badań i szczególnie ciepły okres trzeciej dekady kwietnia wpływa znacząco na ilość zakażonych kleszczy, które już są wtedy aktywne. W tym roku rzeczywiście zaobserwowano duży wzrost zakażeń kleszczowego zapalenia mózgu w krajach sąsiadujących. Jest to na pewno związane z pandemią, ponieważ ograniczone są wyjazdy, a zalecana jest kontakt z naturą, rekreacja na świeżym powietrzu, czyli więcej możliwości eksponowania się na pokłucia przez kleszcze. W krajach sąsiednich jest lepszy system raportowania, czyli zgłaszania i liczenia tychże wszystkich przypadków. W naszym przypadku oddziały zakaźne, oddziały, które zajmowały się leczeniem kleszczowego zapalenia mózgu, zostały teraz przeznaczone do leczenia pacjentów z COVID-19. W związku z tym pacjenci z objawami kleszczowego zapalenia mózgu trafiają często do oddziałów internistycznych albo oddziałów neurologicznych. Tam jest rozpoznawana neuroinfekcja ośrodkowego układu nerwowego, ale często niepotwierdzona badaniem serologicznym, co pozwala zgłaszać i raportować do Narodowego Instytutu Zdrowia, dlatego relatywnie tych przypadków u nas wydaje się być mniej. Ryzyko zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu dotyczy wszystkich osób, które są eksponowane na pokłucia przez kleszcze, ale nie zależy to od częstości, dlatego że z badań wynika, że równie często chorują mieszkańcy obszarów wiejskich, jak i obszarów miejskich, czyli incydentalny wypad do lasu czy bieganie, jogging po lesie również wiąże się z takim ryzykiem. Im silniejszy jest nasz stan immunologiczny, im jesteśmy młodsi i zdrowsi, tutaj szanse rozwinięcia ciężkiego zakażenia są mniejsze, ale najlepszą profilaktyką jest po prostu zaszczepienie, dlatego że mając wygenerowane przeciwciała, już ten wirus zostanie zidentyfikowany i unicestwiony, czyli nie dojdzie do rozwoju choroby. Szczepionkę, którą posiadamy na rynku i regularnie stosują pracownicy lasów państwowych, przestanie chorować na kleszczowe zapalenie mózgu.